W tym filmie zobaczymy, dla jakich P zbieżne są szeregi harmoniczne rzędu P, czyli takie szeregi 1 przez n do P, tej suma od n równego 1 do nieskończoności. P jest liczbą rzeczywistą dodatnią. No teraz tak, jeżeli P jest równe 1, to jest to po prostu szereg harmoniczny. No jeżeli P jest różne od 1, no to nazywamy to szeregiem harmonicznym rzędu P. Teraz tak, no jak P jest mniejsze równe 0, to te szeregi oczywiście nie spełniają warunku koniecznego zbieżności szeregu, więc na pewno są rozbieżne. Teraz dla P równego 1 szereg harmoniczny jest rozbieżny i o tym wiadomo od średniowiecza i elementarny dowód tego faktu można znaleźć na naszym portalu. Dla P równego 2 również, czyli szereg 1 przez n kwadrat, również dosyć elementarnie można pokazać, że taki szereg jest zbieżny. Wobec tego stosując takie kryteria porównawcze, wiemy, że jeżeli P jest wiadomo z tych faktów o szeregu harmonicznym i szeregu 1 przez n kwadrat wynika, że jeżeli P jest większe równe 2, to szereg jest zbieżny na pewno. Jeżeli P jest mniejsze równe 1, jest rozbieżny, czyli w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo, co się dzieje pomiędzy 1 a 2. No i w tym filmie zobaczymy, że stosując coś, co się nazywa kryterium całkowym, można też rozstrzygnąć to no właściwie za jednym zamachem dla wszystkich P. No i teraz właściwie my tutaj sposób, to będzie, zastosujemy kryterium całkowe, ale w gruncie rzeczy my je też w pewnym sensie udowodnimy. Właściwie dowód kryterium całkowego tutaj jest tak samo jak dla tych szeregów harmonicznych rzędu P. Więc tak, szereg, czyli tutaj mamy 1 plus 1 przez 2 do P tej i tak dalej. Teraz tak, tutaj mamy na tym wykresie funkcję 1 przez x do P tej, to jest funkcja malejąca, dodatnia. No i teraz tak, popatrzmy tutaj na ten rysunek, to są te prostokąty, prawda, tu jest 1, czyli one mają, jeden bok mają zawsze długość 1, no a wysokość to jest tak, 1, potem jest, tutaj jest wartość funkcji w punkcie 2, czyli wysokość tego jest 1 przez 2 do p, potem jest 1 przez 3 do p, 1 przez 4 do p i tak dalej, czyli ten szereg tutaj, suma tych wszystkich rzeczy, no ma interpretację jako suma tych wszystkich pól prostokątów. Teraz z drugiej strony mamy tutaj ten zacieniowany obszar, to jest pole pod wykresem funkcji 1 przez x do p. No i widać, że wobec tego z pewnością to pole pod wykresem funkcji jest nie większe niż pole tych wszystkich prostokątów. Aha, czyli możemy napisać następujące oszacowanie, że to jest większe równe. No a co to jest to pole? No to pole to jest taka całka, suma tych wszystkich pól pod wykresem, to jest całka od 1 do nieskończoności. No, dx przez x do p. Czyli mamy takie oszacowanie z jednej strony. Teraz popatrzmy na rysunek obok. Ten rysunek obok różni się tym, że te wszystkie pola, prawda, są przesunięte, narysowane troszkę inaczej, ale oczywiście nadal mamy suma tych pól takich fioletowych, to jest nadal suma tego szeregu. Przy czym tak, widać, że to jest 1, czyli to jest ta jedynka, a pozostałe pola z kolei no, są, suma tych wszystkich pól leży pod wykresem tej funkcji 1 przez x do p, prawda? A zatem suma tych wszystkich wyrazów, począwszy od wyrazu 2, no, jest z góry ogranicza się przez całkę, przez tę niewłaściwą całkę 1 przez x do p. Aha, czyli tutaj możemy napisać, że mamy oszacowanie z góry na sumę tego szeregu przez 1, to jest właśnie to, plus całka od 1 do nieskończoności dx przez x do p. No dobrze, czyli mamy takie oszacowania. No i teraz tak, no, jeżeli ta całka jest zbieżna, prawda, jeżeli ta całka istnieje tutaj, no to widzimy, że ten nasz szereg to jest szereg o wyrazach dodatnich, wobec tego jeżeli on jest ograniczony, to jest zbieżny. Czyli jeżeli ta całka jest zbieżna, to ten szereg też jest zbieżny. Z drugiej strony, jeżeli ta całka jest rozbieżna dla tych p, dla których jest rozbieżna, zobaczymy, że są takie p, no to tym bardziej nasz szereg, prawda, który jest, ogranicza tę całkę od góry, też jest rozbieżny. Czyli innymi słowy, taki nasz uogólniony szereg harmoniczny, ten szereg harmoniczny rzędu p jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, kiedy zbieżna jest taka całka niewłaściwa od 1 do nieskończoności dx przez x do p. No i teraz oczywiście trzeba wiedzieć, że tę całkę można jawnie policzyć, no i to jest, pozwala nam zastosować właśnie to kryterium całkowe do zbieżności tego szeregu, no i zaraz zobaczymy, dla których P te całki są zbieżne, a dla których są rozbieżne.
czyli wracamy teraz, będziemy liczyć całkę, czyli musimy policzyć całkę od 1 do nieskończoności z funkcji 1 przez x do p tej, czyli przypomnę, to jest zdefiniowane jako granica, prawda? To jest taka całka niewłaściwa, czyli próbujemy zsumować całe to pole tutaj, no i robimy to w ten sposób, że najpierw sumujemy do jakiejś liczby, którą powiedzmy oznaczmy przez duże m, prawda? Czyli bierzemy tutaj jakieś m, no i liczymy to nasze pole, no i potem z m dążymy do nieskończoności, tak? Czyli taka niewłaściwa całka Riemanna jest określona jako granica przy m dążącym do nieskończoności z takich całek, prawda, od 1 do m. Czyli naturalnie próba wysumowania tego, obliczenia tego całego pola, no w ten sposób, że liczymy pole skończone i następnie posuwamy się z tym, bierzemy coraz większe. Dobrze, czyli najpierw trzeba obliczyć całkę nieoznaczoną, czyli znaleźć funkcję pierwotną, czyli będziemy liczyć całkę z 1 przez x do p tej, no, możemy to zapisać jako x do minus p dx, no i teraz wiemy, że mamy dwa przypadki, tutaj w zależności od tego, czy p jest 1, czy nie, jeżeli p jest 1, to taka funkcja pierwotna do funkcji potęgowej 1 przez x to jest logarytm, logarytm naturalny moduł x plus stała dla p równego 1, no i dla p różnego od 1 to jest też funkcja potęgowa x do minus p plus 1, prawda? Jak to różniczkujemy, to nam, przepraszam, ten wykładnik się zmniejsza od 1, ale jeszcze musimy podzielić przez 1 minus p dla p różnego od 1. No dobrze, i teraz musimy obliczyć tę całkę oznaczoną, czyli to pole, no i potem granicę. Czyli może po kolei, najpierw p równe 1, czyli mamy granica przy m dążącym do nieskończoności, logarytm naturalny, no w górnej granicy to jest m, ponieważ m jest dodatnie, to moduł mogę sobie darować, minus wartość w dolnej granicy, czyli logarytm naturalny jedynki, ale logarytm naturalny jedynki jest 0, czyli to jest po prostu granica przy m dążącym do nieskończoności, logarytm naturalny m, no i wiemy, że funkcja logarytm no, jest nieograniczona i wobec tego to jest plus nieskończoność, czyli dla p równego 1, czyli właśnie szereg harmoniczny, w ten sposób otrzymujemy nowy dowód tego, że szereg harmoniczny jest rozbieżny. Dobrze, no i teraz dla p różnego od 1, wtedy musimy policzyć granicę przy m dążącym do nieskończoności, 1 przez 1 minus p, no i co, w górnej granicy jest m do potęgi minus p plus 1, minus wartość w dolnej granicy to jest 1. No i tu jest kawałek, który w ogóle od m nie zależy, czyli możemy napisać, że to jest minus 1 przez 1 minus p plus granica przy m dążącym do nieskończoności. Może zapiszmy to jako 1 przez m do potęgi p minus 1. Może tak jest lepiej. No i teraz co? Jaka jest ta granica? No jeżeli wykładnik jest, m dąży do nieskończoności, czyli tak, jeżeli ten wykładnik jest większy od zera, czyli jeżeli p minus 1 większy od zera, no czyli p większy od 1, to co? To m do potęgi p minus 1, no, czyli mamy m do dodatniego wykładnika i to przy m dążącym do nieskończoności dąży do plus nieskończoności. No zatem to, ta granica istnieje, czyli, a to jest odwrotność, wobec tego to dąży do zera i to jest po prostu 1 przez p minus 1, ta całka. Prawda? Czyli to jest skończona rzecz. Wobec tego dla p większego od 1 ta całka jest zbieżna, prawda? Czyli nasz szereg harmoniczny rzędu p dla p większego od 1 jest zbieżny. Natomiast jeżeli p jest mniejsze od 1, tak, wobec tego m do potęgi p minus 1, no to mogę zapisać to co? To jest teraz p minus 1 jest mniejsze od zera,
No mogę napisać m do potęgi tutaj, 1 minus p po prostu, może już tak będzie lepiej. Czyli m do potęgi 1 minus p. No skoro p jest mniejsze od 1, to 1 minus p jest dodatni i tym razem mam m do potęgi dodatniej, to też dąży do plus nieskończoności przy m dążącym do nieskończoności, czyli ten człon dąży do plus nieskończoności. Czyli dla p mniejszego od 1, no całka jest rozbieżna, czyli całka od 1 do nieskończoności dx przez x do p tej p mniejsze od 1, no większe od 0, tu żeśmy sobie założyli, jest równa plus nieskończoność, czyli ta całka jest rozbieżna. Aha, no dobrze, czyli dla p mniejszego od 1 nasz szereg jest rozbieżny i dla p równego 1 też, bo to pokazaliśmy tutaj, czyli jeżeli p jest większe od 0, mniejsze równe 1. Jak mówiłem, dla p 0 lub mniejszych to jasne jest, że no to w ogóle możemy tutaj nawet to ograniczenie zdjąć. Czyli jeżeli p jest mniejsze równe 1, to szereg harmoniczny rzędu p, czyli od 1 do nieskończoności 1 przez n do p tej jest rozbieżny. Natomiast dla p większego od 1 to szereg od n równego 1 do nieskończoności 1 przez n do p tej zbieżny. No. Czyli te szeregi harmoniczne rzędu p są zbieżne wtedy i tylko wtedy, kiedy p jest większe od 1.